Cześć ciekawcy, a właściwie ho, 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 w końcu mamy 6 grudnia, Mikołajki, dzień, w którym wszystkie grzeczne dzieci dostają prezenty, a nie grzeczne rózgę. A jak to wygląda u Was? Na jaki prezent zasłużyliście? Jakie podarki dostaniecie od Mikołaja? Koniecznie napiszcie nam w komentarzach, ale zanim to zrobicie, zobaczcie nasz odcinek o najsłynniejszym świętym na całym świecie. Jaka jest prawdziwa historia świętego Mikołaja? Dlaczego wszystkim kojarzy się z poczciwym dziadkiem w czerwonym stroju z długą białą brodą? Czy naprawdę pochodził z Laponii? Jak to się stało, że dziś obchodzi swoje święto? I który z jego pomocników wzbudza największe kontrowersje? Posłuchajcie do końca, gdyż przygotowaliśmy dla Was wór pełen ciekawostek o świętym Mikołaju. Ale wcześniej kliknijcie też suba i włączcie powiadomienia. Święty Mikołaj to bez wątpienia wyjątkowa postać, która w każdej części świata ma swoje imię. Niektórzy mówią na niego Father Christmas, inny Dziadek Mróz, Nikolas czy Papa Noel. Ale zawsze jest on uśmiechniętym staruszkiem z pokaźnym brzuchem, który wyrusza w swoich saniach, aby rozdawać dzieciom prezenty. Jednak temu wizerunkowi daleko do pierwowzoru, którym był biskup Mikołaj z Miry. Urodził się około 270 roku w mieście Patara w Licji, czyli na terenie dzisiejszej Turcji. Od dziecka był niezwykle pobożny oraz wrażliwy na niedole innych, a po śmierci rodziców chętnie dzielił się swoim majątkiem z potrzebującymi. Gdy został duchownym, podbił serca wiernych swoją troskliwością, a także zasłynął dzięki dobrym uczynkom i cudom, jakich ponoć dokonał. Oto kilka z nich. Miał on na przykład ocalić 3 żołnierzy rzymskich, niesłusznie skazanych na karę pozbawienia życia. W tym celu udał się osobiście do Konstantynopola, by prosić o ich ułaskawienie u samego cesarza Konstantyna. Innym razem, gdy zaraza nawiedziła jego strony, pomagał chorym z narażeniem własnego zdrowia. Do historii przeszła także legenda o 3 córkach. Ich ojciec popadł w nędzę, dlatego nie posiadały one posagu i nikt nie chciał się z nimi ożenić. Z powodu biedy niemal zostały sprzedane do domu publicznego, ale przed tym losem uchronił je właśnie biskup Mikołaj. Gdy dowiedział się o ich sytuacji, pod osłoną nocy wrzucił do ich domu przez komin 3 sakiewki pełne złotych monet. Rzekomo wpadły one do pończoch i trzewików, które dziewczęta umieściły przy kominku do wysuszenia. I prawdopodobnie dzięki temu w niektórych krajach do dziś panuje zwyczaj wieszania przy palenisku skarpet na prezenty. Lecz to nie koniec jego niezwykłych poczynań. Według jednego z podań miał on bowiem wskrzesić 3 ludzi pozbawionych życia przez okrutnego hotelarza za to, że nie mogli mu wypłacić należności. Kiedy indziej swoją modlitwą uratował rybaków przed niechybną śmiercią w czasie sztormu na morzu. Właśnie dlatego do dziś dnia jest uważany za patrona marynarzy i ludzi morza. Choć właściwie patronuje też wielu innym ludziom, jak na przykład kupcom, pasterzom, krawcom, podróżnym i pielgrzymom, więźniom, żebrakom, dziewczętom pragnącym wyjść za mąż, czy kobietom pragnącym urodzić dziecko. Zresztą jest też patronem wielu miejsc, na przykład Grecji, Rosji czy Bydgoszczy. Biskup po latach posługi zmarł 6 grudnia, gdzieś między rokiem 345 a 352 i to właśnie w rocznicę jego śmierci obchodzimy Mikołajki. Został ogłoszony świętym katolickim. Jego ciało początkowo zostało pochowane w rodzinnej Mirze, a wiele lat później przewieziono do Bari, miasta położonego w południowych Włoszech. Grobowiec świętego Mikołaja do dziś dnia można oglądać w bazylice wystawionej ku jego czci. Jego postać jest tak rozsławiona, że z czasem liczba poświęconych mu kościołów poważnie wzrosła. W samej Polsce jest ich 327, w Wielkiej Brytanii około 400, a w Niemczech i Francji to niemal 2000 bazylik. Co ciekawe, jest on również najczęściej portretowanym przez artystów świętym z wyłączeniem Matki Boskiej. Teraz może nasunąć Wam się pytanie, skoro święty Mikołaj był jedynie skromnym biskupem, zatem w jaki sposób stał się wesołym i pucołowatym staruszkiem ubranym w czerwony kubrak? Otóż za taki jego wizerunek odpowiada rysownik o nazwisku Thomas Nast. To on stworzył współczesną wersję Mikołaja dla magazynu Harper's Weekly, ale do jego rozpropagowania na skalę światową przyczyniła się Coca-Cola. A dokładnie reklama tego najpopularniejszego napoju gazowanego z 1931 roku, która do dziś dnia jest puszczana, oczywiście w nowszej wersji w okresie świątecznym. Zresztą zawdzięczamy jej również krótki, ale tak charakterystyczny utwór, coraz bliżej święta, który potrafi zanucić chyba każdy z Was. Skoro już wiemy, kto był inspiracją dla świętego Mikołaja i skąd się wziął jego kultowy wygląd, najwyższy czas wyjaśnić, dlaczego jest kojarzony z Laponią. I jak się tam znalazł, skoro jego pierwowzór pochodził z rejonów dzisiejszej Turcji i prawdopodobnie nigdy nie widział śniegu na oczy? Tu kolejna ciekawa historia, bowiem przyczyniła się do tego audycja radiowa, którą prowadził fiński prezenter o nazwisku Markus Rautio. W 1927 roku na antenie można było posłuchać jego programu dla najmłodszych zatytułowanego Godzina dla dzieci z wujkiem Markusem. To właśnie wtedy dał on początek legendzie, gdyż powiedział swoim słuchaczom, że kwatera świętego Mikołaja znajduje się w Laponii. Lokalne władze doskonale zdawały sobie sprawę, że napędzi to ruch turystyczny, dlatego zaczęły ten przekaz pielęgnować. W 1984 roku gubernator Laponii oficjalnie ogłosił, że ten region jest
krainą Świętego Mikołaja, a rok później w miejscowości Rovaniemi, która jest jednocześnie stolicą kraju, otwarto jego wioskę. Do dziś dnia jest ona ogromną atrakcją, święta nigdy się tam nie kończą, a skrzynki pocztowe pękają w szwach od listów z życzeniami, jakie z całego świata wysyłają tam najmłodsi. Szacuje się, że każdego roku do Rovaniemi przychodzi blisko 500 000 korespondencji z ponad 200 krajów. Jeśli ktoś z Was chciałby się wybrać do wioski Świętego Mikołaja, to zaznaczamy, że wstęp tam jest bezpłatny, podobnie jak spotkanie z samym świętym. Czasem tylko trzeba się na nie sporo naczekać. Ale wracając do miejscowej poczty, to można z niej wysłać własną kartkę z oficjalnym stemplem i znaczkiem pocztowym z koła podbiegunowego. Oprócz tego czekają tam takie atrakcje jak przejażdżka za przęgiem ciągniętym przez renifera, wizyta w farmie, na której ujawniają się elfy, lub też zimowe safari. Dochodzi do tego jeszcze jedna niesamowita atrakcja, ponieważ zimą można tu zaobserwować przepiękną zorzę polarną. Jest to miejsce, gdzie tak jak wspomnieliśmy, rok w rok można spotkać elfy i to właśnie one są najpopularniejszymi towarzyszami Świętego Mikołaja. Ale jak się okazuje, nie we wszystkich krajach. I tak na przykład w Holandii jego pomocnikiem jest Czarny Piotruś. To on według tamtejszej tradycji pilnował prezentów i sań oraz karał niegrzeczne dzieci. Wyróżniała go usmarowana na czarno twarz, ponoć od kominowej sadzy, która w ostatnich latach wzbudziła sporo kontrowersji. Niektórzy bowiem zaczęli uważać, że taka jego prezentacja jest przejawem dyskryminacji osób czarnoskórych. Mimo że od długiego czasu był on charakterystyczną postacią w tamtejszym folklorze i co roku pojawiał się u boku Świętego Mikołaja, podczas obchodów holenderskich Mikołajek, liczne protesty doprowadziły do zaprzestania tej tradycji. Już rok temu Czarny Piotruś nie był pokazywany podczas uroczystości oraz zabroniono malowania twarzy na czarno. Innym nieoczekiwanym towarzyszem Świętego Mikołaja jest Krampus. Być może słyszeliście o nim dzięki filmom, z których najpopularniejszy wydaje się być horror Krampus, Duch Świąt z 2015 roku. Nie bez powodu zrobiono o nim film grozy, gdyż ta postać zdecydowanie może budzić przerażenie. Jest to bowiem pół kozioł, pół demon, który karze i straszy niegrzeczne dzieci. Wywodzi się z folkloru Austrii oraz Bawarii i tam obchodzi swoje święto 5 grudnia. Tradycyjnie też w tamtych rejonach 21 grudnia odbywa się parada Krampusów, podczas której uczestnicy zakładają przebrania, zwierzęce rogi i budzące niepokój maski na jego cześć. Wiecie już całkiem sporo, ale wiemy, że i tak zapewne od lat zastanawiacie się nad jedną ważną kwestią. Chyba największą tajemnicą Świętego Mikołaja jest bowiem to, jak w ogóle w ciągu jednej nocy jest w stanie odwiedzić wszystkie dzieci na świecie i zostawić im prezenty. Cóż, to musi być magia, bo naukowcy obliczyli, że gdyby zapakować na sanie Świętego Mikołaja tyle zabawek, ile wystarczyłoby do obdarowania wszystkich dzieci na świecie, to ważyłyby one 400 tysięcy ton i musiałyby być zaprzęgnięte w 360 tysięcy reniferów, aby unieść ten ciężar. Jeśli Mikołaj chciałby dotrzeć 6 grudnia do każdego milusińskiego, to miałby tylko milisekundę, aby zejść do komina, zjeść ciasteczka i rozdać upominki. Wygląda na to, że Mikołaj jest niczym królowa Elżbieta II, gdyż też nie potrzebuje paszportu i z łatwością pokonuje wszelkie granice. A jeszcze a propos ciasteczek. Zakładając, że w każdym domu na Mikołaja czekałyby dwa takie przysmaki z kawałkami czekolady, to w ciągu jednej nocy zjadłby on 374 miliardy kalorii, 33 tysiące ton cukru i 151 tysięcy ton tłuszczu. Aby to spalić, musiałby zatem nieustannie biec przez 109 tysięcy lat. W dodatku, ponieważ potrzebuje podarki dla prawie 2 miliardów dzieciaków, to na zapakowanie każdego z nich potrzebne jest 80 cm ozdobnego materiału, więc w sumie trzeba by było zużyć około 2,5 miliona kilometrów takiego papieru do pakowania. Dla porównania jest to ilość, która wystarczyłaby do owinięcia całego globu ziemskiego 60 razy. Podążając dalej tropem ciekawostek, mamy dla Was zaskakującą informację. Wyobraźcie sobie bowiem, że są kraje, w których Świętego Mikołaja nie ma. Teraz możecie sobie pomyśleć, ale jak to? Czy dzieciaki nie dostają tam prezentów? Już spieszymy z wyjaśnieniami. Podarki oczywiście są, ale według tradycji przynosi je zupełnie ktoś inny. I tak w Szwecji jest to skrzat Jultomte, który wkłada je do skarpet zawieszanych przy kominku wraz z karteczką z wierszowaną zagadką. We Włoszech pojawia się czarownica Befana i jak na wiedźmę przystało, lata na miotle i wlatuje do domów przez komin. Jeśli dzieci są niegrzeczne, może im zostawić czosnek, cebulę lub węgiel, a dla grzecznych pociech oczywiście czekają prawdziwe niespodzianki. Trzeba jednak pamiętać, aby dla Befany też zostawić upominek, na przykład w postaci cytrusów. Święty Mikołaj nie przychodzi też w Kolumbii czy Meksyku, a jego zadanie wypełnia Dzieciątko Jezus. W Polsce oczywiście prezenty roznosił ubrany na czerwono brodacz, a sam zwyczaj ich wręczania powstał już w średniowieczu. Zapoczątkowało go udzielanie stypendiów przez szkoły mające za patrona Świętego Mikołaja. Z upływem czasu przekształciło się to w dawanie podarków wszystkim dzieciom, a także innym członkom rodziny. Kiedyś upominki były o wiele skromniejsze niż te dzisiejsze. Były to jabłka, złocone orzechy lub pierniki. Aby było je gdzie zostawić, budowano tak zwane łódeczki Świętego Mikołaja, a później miejscem na nie były buty i skarpety. Nieważne, czy wierzy się w Świętego Mikołaja, czy nie, czy jest on uważany za produkt
produkt marketingowy i wytwór popkultury. I tak wielu z nas nie wyobraża sobie świąt bez Mikołajek i obdarowywania swoich bliskich. Kochamy też filmy, w których pojawia się on jako bohater, a te najpopularniejsze to komediowy Śnięty Mikołaj, animowany Ekspres Polarny, klasyka kina, czyli Cudna 34 ulicy, czy też Kronika Świąteczna z rewelacyjną rolą Kurta Russella. Przyznajcie się ciekawcy, których z nich lubicie najbardziej. A może macie też swoje typy w kategorii ulubionych produkcji mikołajkowych? Które ciekawostki na temat najpopularniejszego świętego szczególnie Was zaskoczyły? Czekamy na Wasze komentarze oraz liczymy na to, że obdarujecie nas subskrypcją i łapką w górę. Pokażcie też ten odcinek swoim znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć!